Witam Państwa, plantacja pomidorów gruntowych. Ta sama co poprzednio, którą Państwu pokazywałem po przemarznięciach. Teraz jesteśmy parę dni po dosyć silnych wiatrach. Tak naprawdę plantacja, ponieważ jest pomiędzy gdzieś tam jakimiś sadami, w miarę dobrze to wszystko przetrwała, chociaż widać jakieś tam ślady jeszcze po przymrożeniach. Natomiast widać, że pomidory ruszyły, już nie są takie aż bardzo fioletowe, takie sine. Producent opryskał to już na chwasty senkorem w dawce 0,35 litra na hektar. Chwastów nie widać, ziemia jest w miarę czysta, rośliny w miarę dobrze rosną. Myślę, że teraz należałoby przeprowadzić już pierwsze nawożenie azotowe, ponieważ są to ziemie, które nie zawierają dużej ilości wapnia, więc jeżeli by ktoś się pokusił o wysypywanie w pobliżu rządków saletry wapniowej, to w granicach 150 kg na hektar można byłoby tutaj nawieźć, bo podobno ma coś przyjść deszczu. No i by trzeba było zacząć myśleć o ochronie przed chorobami. Myślę, że na pierwszy zabieg jakiś chlorotalonil w postaci gwarantu plus preparaty zawierające miedź. Z tym, że te preparaty, ponieważ dajemy niewielką ilość wody, około 300 litrów na hektar, myślę, że wystarczy. Dajemy nastężenie procentowe 0,3%, bo przy dużych dawkach hektarowych możemy sobie pozapychać dysze w opryskiwaczu. Jeżeli by przyszedł deszcz albo woda z nawadniania, jeżeli ktoś może taką zapewnić, to można byłoby te rośliny postymulować do wzrostu. Aminokwasy typu NutriGreen plus Blackjack w dawkach pełnych, 2 litry NutriGreenu, 2 litry Blackjacka. Z tym, że trzeba pamiętać, żeby tych preparatów, zwłaszcza aminokwasowych, nie napryskać na nałożone produkty miedziowe, ze względu na to, że aminokwasy bardzo łatwo wciągną miedź do wnętrza rośliny i będą fitotoksyczne. Na to trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę. Także jeżeli ktoś by chciał zrobić opryski preparatami aminokwasowymi, to należałoby to zrobić najpierw, po 2-3 dniach wtedy robimy ochronę i dodajemy do preparatów, ponieważ są kontaktowe, gwarant i preparaty miedziowe, można dodać produkt protektor, który bardzo ładnie przyklei i gdyby coś tam miało popadać, to nie zostaną zmyte, roślina będzie chroniona cały czas na polu.